piąta edycja Nutella Mini Tour de Pologne. Sprawdź się na trasie. Nutella Mini Tour de Pologne, odsłona czwarta. Jesteśmy w Katowicach. Lekkie chmury na niebie, ale to nieważne. Za mną 200 młodych kolarzy i kolarek. Zatem za moment zaczynamy. Ale masz fajny rower. Dziękuję. I kask masz fajny i tutaj, a co to jest? Trąbka. I będziesz trąbić? No. W Nutelli po raz który? Drugi. Po raz drugi. Jak było poprzednio? Też dobrze. Ale dobrze, był jakiś wynik? No 20 byłem. 20 miejsce. Nie było źle. Dzisiaj będzie lepiej, co? Tak, ćwiczyłem na Jasną Górę i z powrotem. Będzie walka o wynik. Tak. Będę pierwszy. Często na rowerze jeździsz? Tak. A kto cię namawia? Tato. Muszę go troszkę hamować, bo chcę aż za dużo jeździć. Startuję pierwszy raz, więc trochę czuję adrenalinę i nie wiem, czy wygram, ale nawet start będzie dla mnie wielką przygodą. Wiele pożyj! Jak było? Fajno, to fajnie. Jak się jechało? Bardzo fajnie. Tata pomaga w córce? No, jak najbardziej staram się dopingować, ale największe zasługi ma jej brat. Piękna rywalizacja w Katowicach za nami, ale to nie koniec wielkich emocji związanych z Nutella Mini Tour de Pologne. Kolejny przystanek to Zakopane. Do zobaczenia. Piąta edycja Nutella Mini Tour de Pologne. Sprawdź się na trasie. Proszę Państwa, w najbliższym czasie czeka nas w całej Polsce nieoczekiwane załamanie pogody. A wszystko przez prąd niskiego ciśnienia, który dotrze do nas z zachodu Europy. Czekają nas niesamowite zjawiska atmosferyczne, co ciekawe. Właśnie na dziś słynny Nostradamus przewidział krach pogodowy. Chcesz wiedzieć, czy spełnią się prognozy? Przełącz się na bezpłatną naziemną telewizję cyfrową. Do odbioru wystarczy dekoder STB lub telewizor z MPEG-4. Relacja z wyścigu kolarskiego dla najmłodszych. Nutella Mini Tour de Pologne. Jutro o 19.20. Piąta edycja Nutella Mini Tour de Pologne. Sprawdź się na trasie.